Dzień dobry, proszę Państwa. Dynamicznie przemieszczamy się między miastami po całej Polsce. Aktualnie jesteśmy w Katowicach, a dokładniej w galerii Libero. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ Arkadiusz Milik w tej galerii ma własną restaurację. Dla tych, którzy są poza tematem piłki nożnej, Arkadiusz Milik to polski napastnik, wystąpił w 72 spotkaniach i strzelił 17 bramek. W dzisiejszym odcinku zapraszam do restauracji znanego piłkarza, napastnika Arkadiusza Milika. Trafiliśmy chyba w całkiem dobry okres, ponieważ restauracja znajduje się w galerii, a dotarliśmy tutaj w niedzielę, więc wszystkie sklepy są zamknięte, także kompletnie nie ma tutaj ludzi, więc może i w restauracji będzie w miarę pusto. Mamy makarony, sałatki, miski meczowe, dania główne, zupy, desery, strefa kibica, coś do meczu, niestety dzisiaj meczu żadnego nie ma, burgery, dodatki, młody kibic, czyli jest też menu dla dzieci, no i oczywiście mamy jeszcze steki, T-bone, polędwica i antrykot. Poprosiłbym tatar wołowy z kategorii makarony, poproszę gnioki, sałatki chyba dzisiaj pominiemy. Może z tych misek meczowych poproszę ten foot and ball. Z dań głównych interesuje mnie rolada śląska. Poprosimy rosół, strefa kibica, skrzydełka teriyaki i może jeszcze burgera sobie weźmiemy, foot and ball również. Weźmy jeszcze steka z polędwicy. Może od razu desery zamówię. Poproszę sernik i fondant czekoladowy. Często mówicie fondant. A dla mnie, co ty wziąłeś, herbatę? To ja też poproszę herbatę. Tak jest. Dziękuję pięknie. Z takich ciekawostek powiem Wam jeszcze, że Arkadiusz Milik urodził się 28 lutego 1994 roku, a poza meczami reprezentacji Polski gra oczywiście w Juventusie też jako napastnik. Dostaliśmy już naszą zimową herbatę. No tutaj jest fajnie, w takim imbryczku podana. Jest też dużo dodatków, tak jak lubimy. Chyba jest nawet sok pomarańczowy, bo widzę fusy w tym kieliszku. W formie czekadełka dostaliśmy dwie takie małe bułeczki i taką pastę z suszonych pomidorów z dodatkami. Chyba trzeba przekroić tam włożyć, ale tak to jest chyba dobrze. To się je jak się chce. Oliwki bardzo mocno się tutaj w tym wybijają. No tak, to taka pasta. Takie cekadełko, no. Taka pasta chyba a la toskańska bym ją nazwał. Suszone pomidory, oliwki, kapary, tak? Dobra. Majstrujemy herbatę. Trzeba wrzucić wszystkie te dodatki. Dobrze, bo jest ich sporo. Rzadko się z tym spotykam, ale... Tutaj do miodu już jest wciśnięta cytryna. Fajne. Oczekując na dania główne, tak przeglądam sobie tutaj kartę z drinkami. Jest tu zastosowany ciekawy trik, ponieważ każdy drink jest przypisany do klubu piłkarskiego. Na przykład FC Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United. Ciekawe rozwiązanie, naprawdę. Jeśli chodzi o lokal, jest on podobnie urządzony jak restauracja Roberta Lewandowskiego. No wszędzie wiszą tu po prostu telewizory, żeby w dzień meczowy można było sobie spokojnie obejrzeć. Na środku mamy bar. Ogólnie jest tu bardzo dużo motywów piłkarskich. Wiszą koszulki, wiszą piłki. Czuć, że jest to taka sportowa restauracja. W pierwszej kolejności dostaliśmy zamówiony rosół. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, że ten bulion jest bardzo ciemny. Dodatkowo nie jest to taki standardowy rosół, ponieważ nie mamy tutaj makaronu, a mamy tutaj mięsne pierożki. W karcie nie ma też informacji, na jakim mięsie jest gotowany bulion. Oprócz pierożków mamy tu też marchewkę i pietruszkę. Sam bulion jest bardzo intensywny i też bardzo słony. Przy przełykaniu tego rosołu czujemy tą sól po prostu na gardle. Taka solanka nam się tutaj osadza. Taki słony jest? Moim zdaniem delikatnie za słony. Jest słony i też jakby pieprzny, ponieważ gdzieś tam dalej jest wyczuwalna taka delikatna ostrość z pieprzu. Pierogów w tym rosole mamy 3. Pierożek całkiem niezły. Ciężko też ocenić jego smak, no bo jest on już tu zanurzony w tym bulionie, więc to dodatkowo podkręca jego smak, ale sam w sobie jest dobry. Jest dobry ten farsz mięsny, jest delikatne ciasto. Nie ma tak, że musisz mocno pogryźć tego pieroga. Pływa tu też drobno krojona marchewka. Marcheweczka dobra, słodziutka. Nie pamiętam już, ile płaciliśmy za rosół u Roberta Lewandowskiego. Tutaj za rosół trzeba zapłacić 24 zł. No miseczka jest taka standardowych rozmiarów. Nie jest to ani duża miska, ani jakaś mała. Zdecydowanie nie jest to rosół, który będzie moim faworytem. Nadal będę tutaj piętnował zakopiański bar mleczny i te zupy tam naprawdę są obłędne. Mam nadzieję, że cały czas są takie same. Ten rosół jest dla mnie zbyt intensywny. Jest wyczuwalna ta sól i ten pieprz jest za bardzo. Ale jeszcze pół pierożka sobie wezmę i wtedy tobie też półtora i zostawię. Nie mamy też w karcie informacji, jakie mięso jest w tych pierogach, ale widzę, że ono jest dosyć jasne. Rosół do zjedzenia, ale kompletnie nie robi szału. Jako drugą pozycję dostaliśmy przystawkę, tatar wołowy. Jak widzieliście, był on pod takim kloszem z dymem. To chyba jakiś dym dębowy albo coś takiego, no po zapachu ciężko to rozpoznać. Mamy tutaj oczywiście podane te bułeczki w takiej formie, raczej piłeczek bym powiedział. Tatar, na którym są grzyby shimei i mamy też podane tutaj, proszę Państwa, masło szczypiorkowe. Nie spotkałem się jeszcze z masłem szczypiorkowym.
tatarowym w restauracji. Może do tatara tutaj przekroję sobie tą piłeczkę. To jest ten tatar już z tych przyprawionych. On tak naprawdę ma tylko te grzyby i kawałek cebuli tutaj na wierzchu. Tarte żółtko. Czy jak grzyby shimei kiedyś jadłem? Ładujemy w tą bułeczkę tutaj dosyć solidną porcję. No jest to podane na pewno w ciekawy, taki niestandardowy sposób. Prawdopodobnie bardzo by mi on smakował, gdyby nie ten dym po prostu. Gdyby odpuścić tą kopułkę z dymem, bardzo dobry, bo on jest delikatny. Na pewno są tu nietypowe dodatki. Te grzybki, ta cebulka perłowa, ale to znowuż jak przy rocole. Jest to na pewno taka ciekawostka dla kubek smakowych, ale to nie jest nic takiego, że muszę tu wrócić na tego tatara. Pierwsze, co mi się narzuciło tutaj, jak weszliśmy, to, że mimo, że jest to w galerii handlowej, to jednak można się poczuć jak w normalnym lokalu. Jest tu całkiem przyjemnie, przytulnie. Są wszędzie takie elementy nawiązujące do piłki nożnej, ale nie są chyba aż tak nachalne jak u Lewandowskiego, tak mi się wydaje. Podałeś mi tą miskę z rosołem, to poczułem jedną rzecz w zapachu. Poczułem zapach magii, stary. Magii to jest taka rzecz, której nie jadłem, no nie wiem ile lat. Kiedyś lubiłem magii, kiedyś w domu dodawałem tego do rosołu, ale szczerze od lat w ogóle nie używam. A poczułem i od razu mi się przypomniało, może to jest to właśnie tutaj. Sprawdźmy to. Rzeczywiście kąsa słonością, ale mi się właśnie wydaje, że to jest posmak magii. Znaczy wydaje mi się, no pamiętam jak smakuje magii i czuję tu po prostu magii. Sprawdźmy tego pierożka. Pierogi bardzo dobre. Taki jeden pierog jest duży, jak tu było ich trzy, to uważam, że ta cena wcale nie jest jakaś mocno przesadzona. Pierogi super, a posmak magii w knajpie, w rosole za 25 zł, troszkę chyba nie trafiony. Tak czy siak, jakbym zamówił pierogi z mięsem i dostał te, to byłbym zadowolony bardzo, nawet bym powiedział. Cieniutkie, delikatne ciasto, super. Bardzo fajne są te bułeczki. Już to zauważyłem przy jedzeniu tej pasty na początku. Lubię takie pieczywko. No i nie byłbym sobą, jakbym nie nawiązał do tego, że te bułki trochę wyglądają jak bułki w Radomiu. Ten dymek tutaj naprawdę mocno wpłynął na smak tego tatara, ale czy on mi przeszkadza? Myślę, że nie. Chyba wolę jednak klasycznego, bez dymu, ale to nie jest tak, że ten dym mu coś odejmuje. Jest po prostu inny, jest dosyć ciekawy. Plus za to, że są tutaj te cztery bułeczki. Ja lubię, jak jem tatara, nie martwić się o to, że mi zaraz zabraknie pieczywa. Tutaj tak nie ma. Próbuję znaleźć, ile kosztował u Lewandowskiego taki tatar. Tam pamiętam, że był podany z tym preclem w kształcie dziewiątki, nawiązującej do nazwy lokalu. Tutaj tatar kosztuje 48 zł. Mamy tutaj burgera Food and Ball, w którym znajduje się wołowina, boczek, cheddar, cebula karmelizowana, tymianek, sałaty, mayo bourbon. Podany jest on z takimi frytkami stykowymi. Frytki dobre, nie są jakoś mega przesolone i nie są też nasiąknięte tłuszczem. Koszt takiego burgera tutaj to 38 zł. Do tego burgera mieliśmy na talerzu, proszę Państwa, taki wielki nóż. Burgera się kroi od kiedy? Zobaczymy sobie przekrój tego burgera. Tak się to prezentuje. Wybrałem sobie dosyć trudne danie jak na pierwszy posiłek, ponieważ no burgerem zawsze się ubrudzimy, tak? Mięso wysmażone na medium. Widzę, na górze jest gruba warstwa tej karmelizowanej cebuli. No i sera też tutaj nie pożałowali. Sprawdźmy. Tak jak przy tym rosole i tatarze mówiłem, że raczej bym tu na nie nie wrócił. Tak po pierwszym kęsie tego burgera zakochałem się. Naprawdę to są moje smaki, idealnie mi tutaj to pasuje. Jest delikatne mięso i te składniki też nie są jakieś mega intensywne, ale to też nie jest tak, że to jest mdłe. Oczywiście jest świeża bułka, widać, że ona jest z wierzchu przygrillowana. Dużo sosów, jest on taki juicy i też ta wołowina jest taka mokra. Naprawdę bardzo przyjemne, ugryzę jeszcze. Delikatna jest ta wołowina, bardzo mi to smakuje. Jest taki wilgotny. Pyszny. Tak jak mówiłem, nie pożałowali tutaj sera. Jest go bardzo dużo, ciągnie się. Boczek jest bardzo fajnie zrobiony, ponieważ jest crispy, ale nie jest taki suchy. Nie zasusza. Burgerek bardzo przyjemny. Nie wiem, czy pamiętacie tą wizytę naszą w Poznaniu, w tej burgerowni na Złomie. Tamte ceny tych burgerów były dosyć kontrowersyjne. Tutaj za 38 zł mamy frytki, ketchupik, no i burgera. Takiego dosyć wypasionego, bym powiedział. Cena jak za burgera, jeszcze w takiej restauracji, naprawdę bardzo przyjemna. Ta cebulka jest bardzo słodziutka, przez co ten burger też dostaje takiej słodyczy. No naprawdę bardzo smaczny burgerek. Za rozsądne pieniądze. Cena się wydaje naprawdę być korzystna. Pierwszy kęs całkiem pozytywny, powiem ci. Słodycz bije od niego, to chyba przez tą cebulkę. Boczek rzeczywiście chrupiący. Często jest tak, że w restauracjach burgery raczej są gorsze niż w burgerowniach, a ten naprawdę nie odbiega. Jest bardzo smaczny. Gnioki z kurczakiem, pikantna pasta tom yum, fasolka mung, grzyby shiitake, groszek cukrowy. Cena za taki talerz to 39 zł. Obok makaronów nie mogłem przejść obojętnie. Bardzo lubię makarony, dlatego wybrałem gnioki z kurczakiem. Chyba za wcześnie powiedziałem o tym, że tak lubię te makarony. Mega stary, dziwne. Po pierwsze smakuje to jak jakieś leniwe albo takie kopytka po prostu. To dodatkowo jest bardzo rozgotowane. To jest coś takiego, że wsadzacie to do ust, naciskacie językiem i tego nie ma. Wiadomo, że te kluski nie mogą być jakieś specjalnie twarde. Moja babcia robiła lepsze. Może nie nazywała tego niokami, ale to dokładnie smakuje właśnie jak jakieś kopytka. Jednak jak babcia ugotuje, to jest, wiesz, smak na lata. Połączenie smaków jest tutaj naprawdę bardzo ciekawe, bo jest to delikatnie pikantne. Ogólnie te kluski to mega zamulają. One są takie
takie mega mączne, rozgotowane. Pomijając już te gnioki, które smakują zupełnie inaczej, no to mając na uwagę właśnie jakieś leniwe czy te kopytka, no to to są raczej takie słabe kopytka. Przyznam się, kiedyś mi się zdarzyło ugotować właśnie takie kopytka. Mama je zrobiła, a ja miałem je tylko ugotować. Zapomniałem o nich na chwilkę. No i jak je odcedziłem, to one właśnie były takie. Raczej takie danie bez szału. No mamy tutaj kurczaka, mamy tutaj grzyby. Gdyby tutaj były naprawdę jakościowe gnioki, to to danie byłoby dobre. Tak jest po prostu przeciętnie i za to 39 zł, które kosztuje to danie, raczej bym go nie ponowił. Pikantna pasta tom yum, czyli z niej jest tutaj ta ostrość. Rzeczywiście gdzieś ta ostrość tam delikatnie muska nas, ale to jest raczej taka lajtowa ostrość. W ogóle jest tutaj bardzo ciemno w tej restauracji. Tu, gdzie siedzimy, stary, wyłącz lampę na chwilę widzowi. Patrzcie, co się dzieje. Nie widać nawet, co jecie na talerzu tak naprawdę. Tak, no. Gnioki, mówisz, że rozgotowane, ale to od razu czuć, jak widelec wbiłem. Nie no, mega. Ale nawet nie wiem, czy to jest kwestia rozgotowania, czy kwestia w tym cieście. Dziwnie one się zachowują w ustach. Kurczak to też taka raczej jałówka. Gdzieś tam delikatnie czuć tą pikantność w tym daniu, ale oprócz niej to bardzo mało smaku, uważam, to ma. Na tyle jest to dziwne i na tyle mi te smaki nie siadają, że jakbym to zamówił, to by mi było smutno. To jest takie danie, że jakby ktoś tu szedł, to trzeba mu powiedzieć, żeby tego po prostu nie brał. Jak burger zaskoczył, jeszcze burger był tańszy od tego, tak? Tak jest. Tutaj coś nie poszło. Stek z polędwicy, około 250 gramów. Koszt takiego dania to 119 zł. Podane jest to z ziemniakami francuskimi, sosem pieprzowym oraz warzywami grillowanymi. Wybrałem steka z polędwicy, ponieważ chyba takiego też testowaliśmy ostatnio u Magdy Gessler, tak? On był bardzo dobry, to mi smakował bardzo. Właśnie dlatego też go zamówiłem, no bo tam byłeś nim zachwycony. No i jestem ciekaw, jak będzie tutaj. Dodatkowo to, co mnie przekonało do wyboru tego steka, to jest sos pieprzowy. Nie wiem, czy to już opowiadałem, ale kiedyś byłem w Portofino i tam zupełnym przypadkiem trafiliśmy do takiej portowej restauracji, w której nikogo nie było. Mówimy, o, pewnie jakąś lipę zjemy. Zamówiliśmy sobie 3 steki i one właśnie były podawane z sosem pieprzowym. No ja nie wiem ile, 3-4 lata temu byłem w tym Portofino i do dziś dnia pamiętam ten smak tego steka z tym sosem pieprzowym. Naprawdę był obłędny. To, co różni te sosy i już można to zauważyć, to to, że tamten sos był taki jasny. Tutaj ten sos jest mega brązowy, zawiesisty i zapach też jest bardzo intensywny. Trochę pachnie takim sosem pieczeniowym. Do steka dostaliśmy oddzielne stekowe sztućce. Stopień wysmażenia steka wybrałem medium. Wiem, że ty wolisz bardziej taki wysmażony. Nie ma tutaj niestety ciepłego kamienia, na którym moglibyśmy sobie to podsmażyć, ale uważam, że to medium jest warte sprawdzenia. Bardzo na tym talerzu podoba mi się to, że ten stek jest podany z takimi grillowanymi warzywami. Lubię coś takiego. Ziemniaczek raczej z tych z takim posmakiem piwnicznym. Proszę państwa, gdyby się okazało, że ten sos pieprzowy będzie niedobry, no to jakbym go polał na steka, no to już nie będzie odwrotu. Dlatego poleję go tutaj z bocku, no jak możecie zauważyć, jest on bardzo intensywny. Mamy tutaj normalnie granulki pieprzu. Bardzo zawiesisty jest ten sos. Podobnie jak w tym rosole, stary. Mega intensywny smak. Nie do końca rozumiem ten sos pieprzowy. Na pewno ten, który jadłem w Portofino, to jest zupełnie nie ta liga. To jest tak intensywne, zawiesiste i przede wszystkim bardzo, bardzo słone. Aż wyżera, nie mogę szczęką ruszać. Jeśli chodzi o tego steka, to jest naprawdę bardzo dobre mięso. Jest bardzo delikatne i przede wszystkim też uważam dobrze wysmażone. Wiadomo, on chwilkę tutaj na nas musiał poczekać, dlatego na pewno ten środek też dlatego się delikatnie zmienił. Stek mi smakuje, ale na tym sosie pieprzowym to się przejechałem. Już myślałem, że się trochę do tego Portofino zbliżę, bo ja naprawdę wszystkim o tym Portofino opowiadam, że tam był najpyszniejszy stek z sosem pieprzowym. Niestety nie zbliżyliśmy się. Wydaje mi się, że jak 120 zł za takiego steka, to jest raczej taka uśredniona cena. Wiem, że w Warszawie można zjeść dużo taniej. Na przykład Bania Luka, o której już rozmawialiśmy. Tam chyba steka z polędwicy można zjeść za 80 zł. Czyli da się dużo taniej zjeść, no bo to jest akurat 40 zł różnicy. Częściej w karcie widuję właśnie około 120 za polędwicę. Dla mnie to nawet dobrze, że on sobie tutaj doszedł, że nie jest taki surowy w środku. Ale co mówisz, że ten sos okropny? Mięso dobre. Chociaż wydaje mi się, że ten u Gesslerowej był delikatnie taki, jakiś bardziej mokry, bardziej soczysty. Spróbuję tego sosu, on tak narzekał. Poszedł coś zamówić jeszcze do picia. Nie no, nie do zjedzenia to jest. Sos jest tragiczny. Trochę smakuje ziemią, trochę pieprzem. Sos do zmiany. W ogóle tak naprawdę ten sos tu nie jest potrzebny. W menu pod nazwą Strefa Kibica wybrałem kurczaki teriyaki. Jest to podane z frytkami, sosem sriracha mayo. Bardzo lubię. Same skrzydełka są w takiej glazurze. Tak jak nie za bardzo lubię wszystkie mięsa, które są właśnie z kośćmi podane, tak tutaj bardzo delikatnie to mięso odchodzi i nie sprawiają te kości takiego dyskomfortu, po prostu takiej dłubaniny. Wiadomo, sos teriyaki delikatnie słodki. To jest w ogóle podane i w karcie też mamy wypisaną tą limonkę, więc podejrzewam, że nią trzeba to po prostu całe danie tutaj skropić i to może być teraz naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ same skrzydełka w sobie są słodkie. Dajemy trochę kwasu z tej limonki, no i sprawdźmy. Lepiej, rzeczywiście ta limonka przełamuje słodycz, no jest ciekawie, no ale tak naprawdę to są zwykłe skrzydełka, nie ma tutaj żadnego uniesienia. Niczego tutaj specjalnego bym nie szukał. Za 31 zł
No, na pewno ten burger pokazał, że tutaj można zjeść za niecałe 40 zł coś lepszego. Może do meczu bym to zamówił, tylko jest jeden problem, ja meczów raczej nie oglądam. Nie jestem fanem za bardzo skrzydełek, powiem ci, że jeśli chodzi o kurczaki, no to wiadomo, bardziej stripsy wchodzą. Nie przekonują mnie, ta skórka tutaj nie jest chrupiąca w nich, taka bardziej miękka, tak się ciągnie. Tylko jako ciekawostka bym to traktował, bo ani się tym najeść, nie. Wolałbym jakieś naczosy, nie wiem, cokolwiek. Na pewno nie traktowałbym tego jako takie prawidłowe danie na obiad, bo raczej się tym nie najesz. Naskubiesz się, naskubiesz i tyle. Rolada śląska, kluski śląskie, modra kapusta oraz sos pieczeniowy. Koszt takiego zestawu to 57 zł. Ale czym, proszę Państwa, byłaby wizyta na Śląsku bez rolady? Odwiedziliśmy śląską prohibicję, mam nadzieję, że oglądaliście ten odcinek. No i tam naprawdę te smaki były the best. W środku znalazłem, proszę Państwa, kiełbaskę. Sama rolada momentami bywa taka sucha. Pozwoliłem sobie przekroić tą kluskę na pół. No i tak jak dostrzegliśmy, wygląda ona na taką mączną. Ja nie wiem, czy to nie jest ta sama kombinacja, co z tymi kluskami gnioki. Tamte kluski były po prostu rozgotowane na amen. Tutaj już jest dużo lepiej. Zdecydowanie za mało aromatyczna jest ta kapusta tutaj. Nie ma jakiegoś takiego wiodącego smaku. Jest to po prostu kapusta z delikatnym takim posmakiem jakiejś kwasowości. Niby mamy tutaj na tym talerzu naprawdę dużo rzeczy, ale wszystko jest tu bardziej takie jałowe. Kapusta nie ma smaku. Ten sos pieczeniowy oprócz takiego słonego smaku nie ma głębi, nie ma żadnego uniesienia. Kluski są tutaj ok i farsz w tej roladzie też jest ok. Rzeczywiście jest ta cebula, jest ogórek, jest ta kiełbasa. Wydawało mi się, że jak na takie smaki śląskie, to tu naprawdę będzie bardzo dobrze. A za 57 zł nie powtórzyłbym. Nie pamiętam, ile kosztowała rolada w śląskiej prohibicji, ale trzeba pamiętać o tym, że tam kluski masz bez limitu. Tam w zasadzie można powiedzieć, że pokochałem roladę śląską. Nie no, klucha nie ma podjazdu do tamtych. Tamte były tak sprężyste. One się rozpuszczały w ustach. Ta modra nie taka zła. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam wystarczyło po prostu widelec przyłożyć. Ona się rozpadała, była tak delikatna. W porównaniu do tamtej jest bardzo sucha. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest niedobre, ale po prostu zjedliśmy tak pyszną wersję tego dania już kiedyś, że ciężko to przebić. Teraz masz miskę meczową prawdziwego kibica. Ze mnie to jest taki kibic, że na 17 strzelonych bramek przez Arkadiusza Milika nie widziałem ani jednej. Ta miska meczowa jakoś tak dziwnie się tutaj prezentuje. Jest to takie dosyć nietypowe połączenie wszystkich smaków. Mamy tutaj pierożki gyoza, mamy tutaj krążki cebulowe, mamy tutaj wołowinę, mamy tutaj konfiturę z czerwonej cebuli, sosik oraz pitę. Wyschnięta to mało powiedziane, no wiadomo, ugina się to delikatnie, no ale to jest mega sucha pita. No pita na pewno nie jest to najlepsza, jaką jadłem. Sos, który tutaj mamy, to sos bourbon. Pamiętacie moje ulubione słowo a propos frytek? Skapceniałem. Te krążki cebulowe właśnie takie są. No nic specjalnego, nasiąknięte tłuszczem krążki cebulowe. Jadłem dużo lepsze. Ja lubię, jak krążki cebulowe chrupią. Te są słabe. Pierożki gyoza. Takie pierożki to ja sobie robiłem najczęściej chyba z Lidla. Może one się różnią. Może nie każdy jest tak samo nadziany, ale proszę Państwa, te pierożki gyoza są nadziane kalafiorem. Ja w ogóle nie lubię takiego kalafiora gdzieś tam po obróbce już. Lubię w zupie kalafiorowej i lubię takiego kalafiora zwykłego z bułeczką, zasmażonego. Pierożki, podejrzewam, że z tym kalafiorem nie siedzą mi. Mamy tutaj wołowinę stir fry. Z tego, co mi wiadomo, to jest to proces przygotowywania, kiedy coś smażymy i cały czas mieszamy. Ta wołowina kompletnie mi nie smakuje niestety, a konfitura z czerwonej cebuli? No spoko, ale jako dodatek do czegoś, ale do czego? Do pity? Do tej konfitury nie ma się co przyczepić. To jest idealna taka konfitura na przykład do burgera, żeby sobie ją dodać. No ale tutaj kompletnie nie widzę zastosowania dla tej cebuli. Niestety ten talerz taki dla mnie bezużyteczny się wydaje. Dzisiaj na ostatnim miejscu. Ja trochę zza kamery tutaj od ciebie poskubałem, jak ty testowałeś, no to ta miseczka chyba wypada najgorzej tutaj dzisiaj. Ta cebulka bardzo smaczna, ale no to jest za słodkie, nawet za mocne, takie, żeby zjeść taką michę tej smaku. No tak, samej się nie da. Tutaj to chyba burger i stek. Ta rolada też nie zachwyciła. Ale żeby osłodzić niesmak po tej misce meczowej, czekamy właśnie na desery. Sernik 33 zł. No i po tak obfitym obiedzie wjechały desery. Sernik z białą czekoladą. Dodatkowo mamy tutaj ganasz z miętą, kruszonkę, lody z palonego masła. No i oczywiście bezę. Zdecydowanie jest to jeden z ładniejszych serników, jaki został mi kiedykolwiek podany. Dodatkowo widzę, że ten sernik jest chyba palony od góry. To taka delikatna skorupka, która wytworzyła się od tego palnika. No ale ja lubię, jak sernik jest kremowy. Mam nadzieję, że ten taki jest bajeczny, aż łaskocze podniebienie. Bardzo podoba mi się to, że jest dużo tych dodatków. W samym serniku jakoś ta biała czekolada nie jest za bardzo wyczuwalna, ale to może i dobrze, bo ty nie za bardzo lubisz białą czekoladę. Lody z palonego masła.
ciekawe. Pierwszy raz w życiu jem lody z palonego masła i naprawdę mi to smakuje. Jest delikatnie wyczuwalny posmak tego masła, ale to nie jest takie palone masło, jak czasem mi się zdarza zrobić do jajek na przykład. No wiadomo, czasem mi się zapomni i to masło mi się przypali. Zimne, słodziutkie, naprawdę bardzo smaczne. Fajnie to można powiedzieć, nawet odświeża ten ser. Beza jest bardzo dobra. No powiem wam, nie spodziewałem się takiego podania deseru. Uważam, że jak za 33 zł, to naprawdę ten talerz jest bardzo ciekawy. Fondant czekoladowy, 31 zł. Ostatni fondant, którego jedliśmy, to w Piance, w tej restauracji całodobowej, który odcinek możecie obejrzeć u mnie na kanale. I tam było to przybajerzenie, które stwierdziłeś, że jest nie do końca potrzebne. Tutaj już mamy cukier puder, no i też mamy bardzo dużo tych dodatków. Fondant jest oczywiście podany na ciepło, więc powinna wypłynąć z niego czekoladka. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak to płynie, jak to wygląda. Jak dobrze wiecie, bo mówiłem to we wcześniejszych materiałach, nie za bardzo przepadam za czekoladowymi deserami, ale wiem, że książulek tutaj uwielbia, dlatego postanowiłem go zamówić. Poza tym sam jestem ciekaw, jak taki fondant tutaj będzie smakował. Dobry fondant to dobry fondant. Nawet jak średnio lubicie czekoladę, to to powinno wam smakować. Dla mnie zazwyczaj te desery czekoladowe są za bardzo intensywnie czekoladowe. No ale powiem ci, naprawdę bardzo ciekawy fondancik. Cieplutki, płynny, mięciutki, no... smakowity. Tutaj jak w przypadku tego sernika również uważam, że cena jest odpowiednia. 31 zł i mamy naprawdę bardzo fajnie to przyzdobione. No jest to naprawdę bardzo ciekawy deser. Jest świetny, bo ta czekolada nie jest słodka. To jest taka raczej gorzkawa czekolada. Bardzo przyjemny deserek. Idealny po burgerku. Gdzie ten sernik do fondancika? Jest smaczny. Fajna jest ta skorupka przypalona na górze. Bardzo dobre. I sernik, i fondant. Zależy po prostu na co bardziej macie ochotę. Jeden i drugi deser naprawdę jest rozkoszą. Opa, ale się człowiek najadł. Dobrze, że pod samym lokalem są leżaki, można odpocząć. Jeśli chodzi o jedzenie, na specjalną uwagę tutaj zasługuje na pewno burger oraz stek oraz przepyszne desery. Za wszystkie dania, które widzieliście oraz dwie herbaty i dwie butelki coli zapłaciłem 544 zł. Jakbym był piłkarzem, to pewnie też bym założył taką restaurację. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście proponuję zasubskrybować ten kanał i widzimy się w następnych materiałach.